Witam serdecznie, witam cieplutko moi drodzy. Marianczello z tej strony, kłaniam się, zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną, mam nadzieję merytoryczną analizę mojej wczorajszej partii. Były to szachy szybkie, turniej pirata, moi drodzy, puchar pirata właściwie w knajpie Jack Sparrow raz w miesiącu, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca odbywają się turnieje szachów szybkich, które zrzeszają lokalnych nie tylko entuzjastów Januszy Szachów, takich jak ja, ale także grajków z jakimiś tam fajnymi tytułami, chociażby i kandydatów, których było 3. Turniej jest podzielony na 2 grupy, słabsza i silniejsza. Ja wylądowałem w tej silniejszej, czyli od drugiej kategorii w górę. Byli panowie z 2, jedynkami, jedynkami plus i 3 kandydatów. Z 2 nawet udało mi się rozegrać. Była transmisja z tego turnieju, co za tym idzie, przechwyciłem momentalnie zapis jednej z gier, właściwie jedynej mojej gry z wczoraj. No i powiem szczerze, że mam zamiar go dzisiaj Wam zaprezentować. Zobaczycie, jak wygląda partia szachów szybkich, kiedy Marianczello mierzy się z kandydatem o rankingu 2020 FIDE. To w przełożeniu na czeskoma może być, nie wiem, jakieś 2300. No, nieważne. Rankingi nie grają, ja siadłem sobie na spokojnie, ale jeszcze troszeczkę backgroundu, moi drodzy. No, ogólnie 2,5 punktu zdobyłem z 6, mocni byli zawodnicy. No, mogłem tą remisową docisnąć, bo tam miałem przewagę, natomiast zremisowałem w wieżówce, bo w wieżówkach jestem cienki, jeszcze był niedoczas. Natomiast no, jestem zadowolony, udało mi się ograć pana z jedynką z 2 plusami, czyli no, 2 normy już na kandydata. Ma ten zawodnik około 1800 FIDE, więc no fajnie jest pograć z mocnymi zawodnikami i wyciąga z tego wnioski. Jeżeli w ogóle udaje się jeszcze dotrzeć do zapisu, no to mega. Moi drodzy, moim rywalem w tej partii jest Paweł Kozłowski, kandydat na mistrza. Młodziutki, 21-letni zaledwie szachista, rokujący. Jest tu ich sporo, tych właśnie młodych kandydatów. Młodych, agresywnych, oczywiście na szachownicy. On wygrał ten turniej, no i ostatnią partię grałem właśnie z nim, mam bierki koloru białego. No i co, przechodzimy do rzeczy, kawka, czekajcie, poprawię tylko myszkę, kawka, herbatka w dłoń i jedziemy. Wszystko rozpoczęło się od posunięcia 4 z mojej strony, na co mamy 6, obrona francuska, no i ustawiliśmy wariant, właściwie ja wybrałem wariant Tarasza, aby ominąć te wszystkie warianty związane z podwiązaniem skoczka. Teraz goniec B4, wariant Winawera byłby bez sensu, bo C3 następuje. Tu dostałem H6, coś z ruchem książkowym, oczywiście możliwość gdzieś tam jechania pionkiem, to jest jakaś taka poboczna pewnie kwestia, natomiast tutaj jest to ruch, który no, ogranicza moje bierki przed wtargnięciem na G5 najpewniej. Oczywiście po roszadzie zawsze król ma też furtałkę, jakby było trzeba, wielozadaniowy ruch, ale zdziwiłem się, bo zazwyczaj wszyscy tutaj grali od razu koniem, ewentualnie grali C5. No ale H6 jest posunięcie, skoczek z G na F3, no, klasyka gatunku, nie chciałem zamykać, źle się czuję w tych wariacjach zamkniętych, już to rozpoznałem, to też jest ważne, żeby rozpoznać, w czym się czujecie lepiej, w czym gorzej. Zagrałem goniec D3. Nastąpiło, moi drodzy, w tym momencie C5, oczywiście B6 było jakąś tam alternatywą, no i zbiłem. Zbicie i to są normalne, jak najbardziej zgodne z teorią ruchy. ED, no i strzeliłem tutaj. Co to mi daje? No rozwijam u gońca, więc to nie jest tak, że tutaj mam jakiś atut, natomiast no, rywal jest izolowanym pionem. No i przeciwko temu izolowanemu pionkowi można próbować tam grać, chociaż czy to jest aż takie łatwe? Zobaczymy. Tutaj normalnie można skoczka B3 poprawiać wstępem albo roszować. Hetman E2 też jest z posunięciem, chociaż Hetman E2 nie jest, z tych 3 jest najsłabszą opcją, nie jest topową opcją. Goniec C7 albo nawet Hetman E7 można grywać. Tutaj rywal zagrał goniec C6, no ewidentnie nie chce wymienić hetmanów. Ja chciałem trochę uprościć, być może bez hetmanów pograć i siąść na tym pionku w jakiś tam sposób, przyjść wieżą na D, wywalić skoczka tutaj. Może wyblokować tego pionka najpierw w którymś ze skoczków, bo to jest częsta idea, żeby skoczek stanął na D4. Natomiast tutaj goniec C6 poszło w partii na przesłonkę. Skoczek B3, mam tempo na gońca. Rywal długo myślał tutaj, nie wiem nad czym, może myślał, może chciał coś wtrącić, może jakieś saknięcie liczył. No, po jakiejś tam minutce odszedł. Dlaczego to rywal, znaczy rywal, Boże, dlaczego rywal, nasz rywal odwieczny, my kontra, ludzkość kontra silniki. Dlaczego silnik nie lubi tego ruchu? Silnik woli goniec C7, żeby dodatkowo być może przesłonić linię. Chociaż ten goniec wydaje się tu bardzo, bardzo aktywny. No i tutaj skoczek z B na D4, to jest najlepszy ruch w pozycji, więc z debiutu byłem zadowolony, ja czułem, że jest nieźle. Hetman E7 poszło w partii, roszadka, a skoczek C6. No i teraz tak naprawdę tutaj wisi, dwukrotny atak jest, więc trzeba coś z tym fantem zrobić. Można oczywiście odejść, ja zdecydowałem się zbić, ale nie skoczka, tylko gońca. tego gońca, wymuszając tak naprawdę, czy prowokując wymianę hetmanów. To, do czego dążyłem wcześniej. I rywal tutaj zbił, co jest rzekomo troszeczkę niedokładne, chociaż to wskazanie na białe jest tam z jakimś mini wąsem, tam nie wiem, 0,40, no to taka przewaga to nie przewaga, ale przyjemna gra jest, trzeba przyznać. No bo król zostaje w tym momencie zderoszowany, raczej innej opcji nie ma, dlatego to być może goniec C7 był lepszy. Pozwalałoby to na roszadę. Już rozumiecie, czemu silnik wolał. Król F8 i wydaje się, że pozycja jest mega dobra, bo tutaj gram gońc D2 i będę łączył wieżę. To niby nie jest takie bombowe, bo tu należało już B3 zagrać, żeby tego gońca wrzucać na dół diagonala. No w każdym razie gońc D2, tak skromniej. G6, żeby zrobić furtkę królowi. No i tutaj wieża A. Para gońców, lepsza struktura, kontrola nad linią E. Słucham. Ile daje mi silnik w tym momencie? Przewagi, jak myślicie? Pozycyjnej. Bo materiał jest oczywiście równo. 0,70. Dużo, mało, na pewno jest przyjemna gra, chociaż jeszcze jest masa gry. Król G7 oczywiście łączy wieżę. Mój przeciwnik. Zagrałem C3 po długim namyśle. C3 z ideą taką, żeby przytrzymać punkt D4. Głównie, żeby przytrzymać punkt D4, żeby nie miał jakichś przepchnięć. W dalszej fazie gry chcę zagrać tak, żeby walczyć o diagonale, no i żeby nie miał tego ruchu D4. Takie wolne to było. Rzekomo A3 było lepsze, być może z ideami B4, B5. To jest możliwe. C3, wieża z H na E. No rywal chce, no nie chce być w tyle z aktywnością, więc walczy o linię. Tutaj się broni, wszystko u niego, więc no wymiany. Myślałem długi czas, czy bić. Król F1 rzekomo był najlepszy. H3 można było zagrać, żeby zastopować skoczka. Ważną figurę tutaj, która może się tu wedrzeć. Co zresztą później nastąpiło. Więc H3 wydaje się tu bardzo praktyczne. Natomiast ja zagrałem no, z wcześniejszym planem. Strzał. Dalej pozycja jest spoko. Chociaż poza tym, że mam ciuteńkę lepszą aktywność ze względu na linię i ciupeńkę właściwie lepszą strukturę, no to nie mam nic. Silnik mówi, że jest już 0. Mimo wszystko, że wygląda to nice dla białych. A6, bardzo ważny ruch, żeby ograniczyć tutaj aktywność moich bierek, no i tym samym jakaś ekspansja typu B5, być może B4, atak mniejszościowy, kto to wie. Król F1, wieża bije, rywal rozładował napięcie i skoczek złapał tempo, aby przyjść finalnie na E5. Wieża E2, król jeszcze na F6, wygoniłem konia i skoczek z G na E5, tempo na gońca. W tym momencie najlepszym ruchem jest zbicie, co zresztą nastąpiło i tutaj należało zagrać wieża E3. W razie czego po prostu się wymienić, gramy tę wieżówkę, może do utrzymania, może nie. Miałem znacznie lepszy czas w ogóle, co jest też ciekawe, bo to ja powinienem się gimnastykować i spalać, ale ja go spaliłem dużo, jak zaczęły się problemy. No i zaraz będzie kluczowy moment w partii. Gońcem na C2 zagrałem, co wydaje się też logiczne. Wieża przyszła do gry, broniąc pionka, wieża D2, skoczek C4. I wydaje się, że coś tutaj, kurczę, muszę zgubić, kurczę dziadku. Tak, i teraz musicie pomyśleć razem ze mną, co tu zagrać, co tu jest najlepsze i co należało. Bo pozycja jest dalej do gry. Tu najlepszym ruchem, proszę Państwa, jest wieża D1. Oddając pionka na B2, przechwytując linię B, po powrocie skoczka kasujemy pionka z B7. Pozycja powinna być równa. Silnik przynajmniej mówił, że jest tutaj 0,0. No, symetrycznie bardzo już w tej chwili wyglądamy. Jeśli chodzi o strukturę, goniec na skoczka, świetny ten skoczek jest, no ale wieża bardzo aktywna. Więc tutaj dużo gry, myślę, że grałoby mi się to przyjemnie. Ja tutaj zagrałem głupkowato, bo ja wróciłem wieżą tak naprawdę, z poważnym błędem i na tym poziomie, grając z kimś naprawdę znacznie silniejszym, wydaje mi się, że to już jest może nawet przegrywający ruch. Dlaczego? No bo w tej chwili nie mam rekompensaty za odbicie, za stratę pionka B2. No nie odbiję na B7, jest lipa. Ja sobie założyłem tak, że ja oddam tutaj, że ja oddam sobie na B2, ale teraz walnę gońcem na G6. I słuchajcie, po odbiciu FG walnę wieżą i fajnie. Hołbczys jak nic, Dlaczego? No bo on nie musi tu bić, to jest bez tempa. On może sobie odfrunąć i atakować pionka. I wtedy mi wisi pionek i goniec, więc to jest głupi ruch. Właściwie te dwa ruchy przegrywają partię. Ten i ten. To właściwie przegrywa partię. On odskakuje, ja muszę wrócić gońcem, a kasuję tutaj. To jest tylko pionek więcej, ale ten skoczek się strasznie rozhulał. Tu jest potencjalny wolniak, tu jest wolniak. Świetny koń, ma tempo. Mój goniec stoi jak stoi. No wieżą skoczyłem, żeby złapać jakiś cel, ale szybkie B5 nastąpiło. I tu rywal miał około minutki, pamiętam, mniej więcej w tej fazie gry i strasznie przyspieszył. Bo goniec F3, król E5, no ma prosty plan. No ma tutaj wolniaka, którego musi holować i to tyle. Zagrałem G3, żeby króla tutaj nie wpuścić. A5, jak mówię, no problemy z wolnymi pionami. Brak aktywności moich figur. Król nie ma jak wejść do gry. Nie, no tragedia się zrobiła. Goniec H5. No i tak naprawdę nic nie pozostaje mi tutaj, jak szukać jakiegoś tam, nie wiem, pojedynczej groźby w postaci szacha. Goniec G6, żeby jakoś króla tędy nie przepuścić, natomiast król przez E3 sobie poszedł w partii. Mówię, jeszcze podwiąże. Będzie fajnie. No ale D4 oczywiście. Tu pamiętam, że miałem sekundy. Mówię, gram A4 szybko. Jak zbiję, to jakieś łatwe cele będą. Już te piony nie będą tak groźne w tej konfiguracji. Ale on zimnokrwią sobie zagrał B4, no i wieża B2. I to wygląda, jakby jeszcze niby coś tam można było grać. Idzie D3, goniec H5, pion D2. I nie ma co. Nie ma co. I to jest tylko pionek mniej. No ale jaki pionek? Jest też drugi pionek, bardzo ważny. Ale ten tak naprawdę zrobił robotę. Więc... Kluczowy moment, to jest bardzo ważne, wieża E2 i nie poświęciłem zbyt dużo czasu na to. Przyjrzałem się, a myślałem nad tym ruchem około 20-30 sekund, a było dużo czasu na zegarze. Mogłem sobie policzyć, że no to jest ostatni moment dla niego, żeby wziąć pionka i mam przestrzał. No niezbyt oczywiste, nie? Myślałem jeszcze o takim posunięciu, żeby tu celować, a później sobie przypomniałem, kurde, nie mogę, przecież tracę wieżę. Tak, bum, bum i poparty. Więc być może w ogóle ustawienie wieży na D2, może to był początek moich problemów. Ta wieża tu świetnie stoi. Więc sobie włączę warianty, żeby jeszcze posprawdzać. Króla 1 nawet sobie zagrać na spokojnie. Króla 1 sobie zagrać. F3 sobie zagrać. A4 proponuję. F4 proponuję. Dużo jest opcji. No, bo mógłbym od razu gońcem zagrać na B3, żeby trzymać pole C4, tylko że wtedy wpuszczam być może skoczka tutaj. Może nawet to było nieco lepsze. On mówi, że dalej skoczek C4 jest dobry. No ale ja bym to chyba zbił. Z praktycznego punktu widzenia bym to zbił. I króla 1 zagrał. No, ma aktywniejszego króla z kolei w tej chwili już. Więc wydawało się, że po debiucie stałem dobrze, znaczy nie wydawało się, po prostu stałem dobrze, miałem naprawdę przyjemną, aktywną pozycję i tutaj skoczek napsuł mi krwi. Ach, te skoczki, skurczysyn. Stanął na tym gońcu, no i to jest przegrywający ruch. No i później ten hołd jest taki. Tu należało po prostu zagrać goniec B3 i sobie gramy. I sobie gramy w szachy, no skoczek C4 i co? No możecie to zbić, no od biedy można strzelić. No i niedobry koniec, no. Wieża B2, jakieś B5, A4, no coś tutaj jeszcze gramy, chociaż no 3-2, no to jest pewnie do dowiezienia czarnymi. No taka partyjka, słuchajcie, wiem, gdzie zrobiłem błędy, szachy szybkie, no wiadomo, błędów jest często co niemiara, ale fajnie, że można pograć z silniejszymi zawodnikami. Nie, może uraziłem tym 2300 na Czeskomie, może ma chłopina 2400 albo 2500, nieważne, nieważne. W każdym razie partię mój rywal rozegrał, słuchajcie, te partie rozegrał na 96,2%. Dwie niedokładności tylko miał. Ja nie miałem błędów tych takich lightowych, miałem jeden poważny na czerwono. A reszta to po prostu masa niedokładności, ale jestem zadowolony z tej partii. Cenna nauka, najważniejsze, że wiem, gdzie zrobiłem babola, wiem, gdzie były błędy w myśleniu i cisnę dalej.